Gawin. Uruchamiam nowy cykl moich filmów, wideoblogów, wspomnienia, filmy z mojego archiwum. Mam bardzo dużo filmów nagranych na przestrzeni ostatnich 20 lat, mniej więcej od 1995 roku kręciłam filmy. Będę je przedstawiać z jakimś krótkim komentarzem do moich wideoblogów. Dzisiaj chciałam zaprezentować taki krótki film reklamowy, który nakręciłam rok po moim ślubie w 2008 roku z moim byłym mężem. Wtedy za jego namową obcięłam włosy na krótkie. To znaczy właściwie sama taką decyzję podjęłam. W takich krótkich włosach cieniowanych nie jest mi chyba za ładnie. Na szczęście one szybko odrosły i rok później już miałam długie te włosy. Także to był tylko taki epizod. Chciałam coś zmienić. Wtedy byłam mężatką. Na pewno zauważycie uśmiech i taką radość, spontanizm. Należę na Facebooku do różnych grup dyskusyjnych na temat ślubów, rozwodów, depresji poporodowej, różnych takich problemów związanych z małżeństwem i z macierzyństwem, z ojcostwem. Dlatego, że tam reklamuję czasami moje wideoblogi, jeżeli robię je na jakieś zbliżone tematy i ciągle wyświetlają mi się różne posty różnych kobiet, mężczyzn, którzy cierpią z powodu rozstania, z powodu rozwodu, z powodu podziału opieki rodzicielskiej. I oczywiście przypomina mi się to wszystko, wracają różne emocje, ponieważ ja też niestety się rozwiodłam w 2015 roku, ale w separacji byliśmy już w 2012 roku z moim mężem. No i rzeczywiście muszę powiedzieć, że wszystko to, co teraz się dzieje w moim życiu, cała ta moja twórczość na Facebooku, kanał na YouTube, to jest w pewnym sensie taka konsekwencja tego rozstania. Jedni, gdy się rozwiodą, cierpią rok, czy po nieudanym związku, inni 2 lata, inni 3, niektórzy 5 lat, niektórzy 10. Niektórzy 15, a niektórzy całe życie. Od naszego rozstania już mija, licząc od 2012 roku, 7 lat. I właściwie nie myślę o tym cały czas, ale na pewno cały czas martwię się faktem, że jestem sama. Czeka mnie samotne wychowywanie córeczki, która ma dzisiaj 8 lat, Marysi. Czeka mnie samotne zarabianie, utrzymywanie jej i
życie. Z drugiej strony nie mam już 20 lat i trudno planować jakiś nowy związek, zwłaszcza, że w moim życiu bardzo dużo związków było nieudanych. Próbowałam, przymierzałam się do różnych znajomości i właściwie zawsze to nie było to. Być może moim przeznaczeniem jest właśnie być singlem, być osobą samotną. Dzięki temu więcej tworzę, więcej piszę, więcej filmuję. Gdy właśnie czytam te różne opinie ludzi właśnie na tych forach, na tych grupach, to jest mi ich bardzo żal i przypominają mi się różne moje odczucia, wrażenia. Najtrudniejsze w związkach wydaje mi się to, że poznajesz drugą osobę, która angażuje 100% twojego czasu. Wszystko chce o tobie wiedzieć, o twojej rodzinie, o twoich sprawach, o twoich tajemnicach. Włączasz ją do swojego życia, do swojej pracy. Mija parę lat, czy nawet parę miesięcy i potem ta osoba cię zostawia, mówi, że macie dosyć i wszystkie wasze plany są nieaktualne. Moje małżeństwo trwało 5 lat. Podporządkowałam wiele spraw właśnie byłemu mężowi. Włączyłam go do pracy w mojej firmie. Nauczyłam go wszystkiego, co sama potrafiłam robić. Pomagałam mu we wszystkim. A potem przyszło rozstanie. Dlatego nie wyobrażam sobie teraz, że na przykład wejdę w jakiś nowy związek i znowu ktoś będzie do mnie dzwonił, o wszystko pytał, będzie zazdrosny, będzie chciał decydować o mojej pracy, będzie się interesował moją rodziną, a potem jak się temu człowiekowi coś nie spodoba, to po prostu mnie zostawi. Także myślę, że w związkach jest dobry taki dystans, brak zaufania, podpisywanie umowy o rozdzielności majątkowej. Ja to akurat zrobiłam. Posiadanie być może osobnych kont bankowych, osobnych, prowadzenie osobnych finansów, staranie się dzielenia obowiązkami i pieniędzmi, tak żebyście potem po tym rozstaniu nie byli wykorzystani. Ja mam 5 godzin mojego filmu ślubnego i będę sięgać do tych nagrań i różne rzeczy komentować. Oczywiście chciałabym się jeszcze zakochać i na pewno przekażę mojej córeczce też taką chęć do wyjścia za mąż, ułożenia sobie życia, bo nie można kierować się jakimś urazem. Ale nie wszyscy są stworzeni do związku i do małżeństwa. To taka krótka moja wypowiedź. Ja lubię filozofować, jestem trochę myślicielką. Może to wam trochę pomoże. No i zapraszam was do oglądnięcia tego krótkiego filmu.
nowy cykl filmów, właśnie wspomnienia, film z mojego archiwum. Oprócz tego wideoblogi w plenerze. Więcej wycieczek, trochę zwiedzania, trochę informacji o świecie. No i najważniejsze w tym momencie jest dla mnie to, żeby zarobić na nowy sprzęt, lepszą kamerę, mikrofony, znaleźć fajnych współpracowników, żeby po prostu kręcić te filmy. Na tym mi najbardziej zależy. Oprócz tego będę w dalszym ciągu robić filmy, wideoblogi w takim stylu jak dotąd, czyli w studio, w pracowni, w mieszkaniu. Akurat mieszkanie to nie bardzo mi odpowiada, wolę takie warunki studyjne, które można sobie stworzyć w mieszkaniu. Będę mówić jak zwykle trochę o swoim życiu, trochę o polityce, trochę o świecie, trochę o psychologii, o filozofii. Różne rady dla osób młodszych i starszych, dla dziewczyn i mężczyzn. Mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać. Ciekawe, czy na fotę bujany da się wdrapać. Zobaczymy, żeby tylko to się nie skończyło jakimś upadkiem. Bujany służy do huśtania, można w różnych pozach sobie na nim siedzieć. Tylko trzeba uważać, żeby się nie wywrócić, bo jak być może zauważyliście, mój fotel już jest troszeczkę sfatygowany, ale to się wiąże z tym, że już było kilka upadków, moja córeczka na nim spadła, mój były mąż w czasie naszego małżeństwa też się huśtał i spadł. Także trzeba uważać, nie można za bardzo do tyłu, nie można za bardzo do przodu. Fotel bujany bardzo lubię, bo ja zawsze marzyłam, żeby mieć fotel bujany i kupiłam swój dopiero chyba w 1999 roku, kiedy się wreszcie w sklepach zaczął pojawiać jakiś towar. Wcześniej nic nie było w sklepach. Jak studiowałam, jak byłam w szkole średniej, w szkole podstawowej, nie było w sklepach mebli, nie było odzieży, nie było żywności, nie było papieru toaletowego, dżemu. Wszystko było szaro-burę, produkty miały brzydkie etykiety. Jeszcze pamiętam taką sytuację, gdy byłam na początku studiów, czyli w 1996 roku wyjechałam do Berlina Zachodniego, do Wiednia i do Paryża. Wszystko tam było piękne, kolorowe, produkty w sklepach, książki, lalki, ubrania, buty, samochody, budynki. To był taki piękny, kolorowy świat, jak w jakimś innym miejscu w kosmosie. Natomiast w Polsce wszystko było brzydkie, szaro-burę. Polska była biedna po okupacji rosyjskiej w latach 1945 do 1990. Niby po obradach Okrągłego Stołu mówiono, że skończył się w Polsce komunizm, ale jak wiemy, wcale się nie skończył. Nadal współpracownicy UB i SB działali, żyli w świecie polityki, w życiu kulturalnym, społecznym, politycznym polskim. I właściwie cokolwiek zaczęło się zmieniać, tak mniej więcej w 2000 roku, 1999 roku. No i wtedy właśnie kupiłam sobie ten fotel bujany. I od tej pory uważam, że w Polsce właśnie
nastąpił dobrobyt. Thank you.